Witam wszystkich, Bartosz mówi, film Ekstra. Zapowiadałem już wczoraj, powtarzałem to dzisiaj w presji. Przedstawię wam Antychrysta, który podobno ma się pojawić, tak? Już wiadomo, kim on jest. No to, że wiadomo, zaraz to wszystko zresztą wam ze szczegółami opowiem. Różnego rodzaju media, głównie te internetowe, tropiące, podobnie jak ja, te teorie spiskowe, zresztą no, z tych mediów właśnie też ja czerpię informacje, żeby móc wam cokolwiek poopowiadać. I one, te właśnie media tropią i wpadły na ślad, że już jest człowiek, który być może jest przygotowywany do pełnienia, no tak nie wiem czy zaszczytnej, ale funkcji Antychrysta. Tak, tą osobą ma być David Meyer de Rothschild. No Rothschild, czerwona tarcza. Tutaj zresztą, zobaczcie sobie, tutaj jest jego zdjęcie. On jest opisywany, znaczy określają go mianem plastikowego Jezusa. Tak on jest opisywany. No bo on tak się w ogóle stylizuje, no te długie włosy, broda i tak dalej, no niczym, no taki do Mesjasza mógłby być podobny. On jest członkiem rodziny Rothschildów. Bardzo, bardzo bogatej i jeszcze chyba bardziej wpływowej rodziny, tak? No na świecie, no to podobno oni, właśnie Rothschildowie, posiadają, zgromadzili w swoich skarbonkach, bankach, akcjach i tych wszystkich nieruchomościach 70% bogactwa światowego. Niezła sumka w sumie, znaczy nie wiem jakie jest te 100%, oni mają 70%, no, według tychże mediów. Ja o tym człowieku już wspominałem, o samym Dawidzie Meyerze de Rothschild. Ja o nim wspominałem w takim vlogu z tej sobotniej z serii Rody Illuminati, Wielkie Rody Illuminati. To był odcinek 12, przedostatni. I tam ja o nim wspominałem, że on tam przy ONZ-cie działa i tak dalej, i tak dalej. No on po prostu ma fioła na punkcie ekologii. To jest taki ekoświr. O, może tak delikatnie można by go określić. On sobie zbudował nawet taki katamaran, słuchajcie, to nie jakąś tam małą łódeczkę, długość 60 stóp, no to tam przeliczcie, ja to nie wiem, no 60 stóp to nie jest tak całkiem malutko. Ten katamaran jest wykonany z 12,5 tysiąca plastikowych butelek z odzysku. Tak, i właśnie przez to w 2010 roku określili go mianem plastikowego Jezusa. Tak to jest. Zobaczcie sobie też ten katamaran na zdjęciu, tak on wygląda. Jak już mówiłem, no to jest taki ekoświr. Ekoświr, no bo on uważa, że to, co najbardziej szkodzi światu, ekologii, ptaszkom tym wszystkim i tak dalej, żyjątkom, to nie jest tam sam tylko przemysł i tak dalej, to jest po prostu człowiek. Człowiek jest największym szkodnikiem na Ziemi. Co więcej można o nim powiedzieć? No on sam o sobie mówi, no, że nie jest fanem człowieka i taki cytat za nim. Czy możecie sobie wyobrazić, jak wyglądał świat, zanim my, ludzie, przyszliśmy i pomieszaliśmy to wszystko? Tak on mówi, no człowiek jest temu winien. Sam o sobie mówi, że nie jest ani człowiekiem, ani gadem. Słuchajcie, ani człowiek, ani gad, czyli może coś pomiędzy, no może on jest jeszcze w ogóle reptalianinem. Tak może być, no to wynika z tychże no, jego wypowiedzi. Co można mu to... Zajmuje się również projektowaniem mody. Tak, ciuchy ma swoją linię ubrań Lost Explorer, tak to się nazywa. No i wystartował z tym swoim pomysłem w 2015 roku.
I teraz zechcę wam przeczytać kilka jego tweetów. Pokazać jeden, który będzie wstępem do dalszych informacji, takich myślę dosyć ciekawych. To co pisze ów Dawidek na swoim Twitterze. Już wam czytam. To jest naprawdę dziwne. Ja nie wiem co on bierze, ale musi coś tam w jego głowie, coś się dziać. Cytuję. Zagubienie nie jest przeznaczeniem, którego mamy unikać, ale przeznaczeniem, które mamy przyjąć. Tylko wtedy, gdy jesteś zgubiony, możesz przestać iść tą samą ścieżką i odkryć nową. No tak, czyli że co, że fajnie jest się zgubić, bo można znaleźć, no nie wiem, no jak to interpretować. Kolejny tweet. Bierz narkotyki, zjedz swoją szkołę, nie jedz warzyw. Co autor miał na myśli? Tego podejrzewam, że językoznawcy jeszcze długo, długo nie rozszyfrują. Psychiatra też może mieć problem. Dalej. Wygląda na to, że to jest magiczna formuła. Widocznie się starzeję, gdyż kocham moje warzywa. Bożeż ty mój. Tutaj on się bardzo, bardzo ekscytuje właśnie tym, o czym chciałem wam powiedzieć, to widzieliście również na miniaturce do tego filmu, 11.11. To jest ponoć określone no, fenomenem, zjawiskiem 11.11. Tutaj zobaczcie, pojawia się takowe zdjęcie, no i zrzut z jego Twittera. Powiem wam o co w tym wszystkim chodzi, w tej całej 11.11. Ponoć to jest tak, ponoć, ja nie wiem, bo to też znalazłem na takiej stronie w klimacie Czary Mary, znalazłem taką informację, bo chciałem doczytać, co to jest, że on tak, no te 11.11, o co to w ogóle chodzi. To jest, jak mówiłem, fenomen 11.11 połączony, uważajcie, z New Age. Z New Age to jest, o co chodzi, no że ludzie, tacy specjalni, zaraz to o tym wam powiem, bardzo często dostrzegają. Tak jak w tym zdjęciu widzicie, no dwie pary nóg wystające, on już widzi 11.11. Dostrzegają właśnie wszędzie te dwie liczby, tak? Że nie wiem, na zegarek patrzą, o, akurat 11.11, gdzieś tam coś, nie wiem, cztery drzewa rosną obok siebie, tu też jest 11.11. Takich ludzi nazywa się Lightworkers, tak? Lightworkers. I to podobno jest albo świadomie, albo nieświadomie, oni są częścią jakiegoś wielkiego planu. To są ludzie, którzy mają jakiś tam... To nie jest tak, bo człowiek normalnie ma plany, coś tam chce zrobić, natomiast oni są już predestynowani, tak? Oni już, że tak powiem, w łonie matki, albo wcześniej skacząc, jak ja to mówię kolokwialnie, skacząc z jajka na jajko, ci ludzie już mają być tacy do wielkich celów i on tutaj właśnie takowe no, symbole zauważa, że ta 11.11 to dla niego jest coś fajnego. Tutaj możemy przeczytać na tym twecie. Lex 11, or rather 11.11, if you see it, you see it. Czyli co? Nogi 11 lub raczej 11.11. Jeżeli to widzisz, to widzisz. No, on to dostrzega. Tutaj na tym zdjęciu właśnie widać te dwie pary nóg wystające z wody. On to właśnie 11.11 dostrzega. Taki no, czyli to może sugerować, bo taki no fenomen istnieje. No, jest tam gdzieś opisany. Oczywiście źródło wam dam do tego artykułu w opisie. No, ale co tutaj dalej możemy sobie na ten temat przeczytać. John Todd, on jest podobno byłym iluminatą, powiedział, kamień szczytowy będzie umieszczony na piramidzie, kiedy The Rothschild stanie się Mesjaszem lub Antychrystem. Demonicznym okiem w owym kamieniu szczytowym jest sam Lucyfer. No on tutaj już ewidentnie mówi, no, że Lucyfer ma mieć na nazwisko The Rothschild, tak? Czyli będzie co?
Lucifer de Rothschild, tak? Czyli no, Lucian Czerwona Tarcza. O, tak można by było powiedzieć. Tutaj też ponoć w 72 roku opisuje: odkryliśmy człowieka, którego uważamy za syna Lucyfera. Wierzymy, że dzięki jego pracy i naszemu wsparciu może się on stać władcą tego świata, zatrzymać wszystkie wojny i przynieść w końcu pokój do tego ogarniętego wojnami świata. Tu są pewne nieścisłości, bo to jest cytat z 72. Dawid podobno urodził się w 78 roku. Także no tutaj tropią te serwisy internetowe. To jest tekst źródłowy, jest tekstem Henry'ego Makowa. Dam również linka do jego bezpośrednio do jego strony. Tak to właśnie tutaj postrzegany jest tenże człowiek. No ja już mówiłem, że on, tak jak on mówi, on nie chce, on w ogóle nie chce pracować w bankach. Nie? To jest ciekawe, że on jest Rothschildem, natomiast nie chce mieć nic wspólnego z bankowością. Tak jak mówiłem, ziemia, te ptaszki, robaczki, zwierzątka, drzewka, krzewki, o, to jest to. I tutaj New York Times, bo on został zapytany, dlaczego nie bankierem, tak już zacytuję. Młody dziedzic Dawid de Rothschild powiedział: no cóż, każdy mi mówi, ty powinieneś po prostu zostać bankierem. A ja im na to: cóż, to może się wydawać oczywistą drogą, ale jeśli ja mam wybór, a mam tyle szczęścia, że mogę to zrobić, czy ja chcę siedzieć w biurze przez cały dzień z krawatem na szyi? I teraz właśnie ci ludzie, którzy dopatrują się w nim właśnie tego, no, Lucjana Czerwona Tarcza, no to mówią, no, że no Rothschildy i tak on ma taką luz, tak, że ci wszyscy starsi Rothschildowie, no nie mówią, że on ma się też bankowością zająć, bo podobno właśnie poprzez tą ekologię i tak dalej, jego zaangażowanie i to w ONZ-cie i to wszystko, on taki birband i hulaka, no to on właśnie dlatego ma taki luz, bo jego celem takim tym nadrzędnym jest, no, nie być bankierem, a po prostu panem świata. No i z tym optymistycznym akcentem kończymy ten dodatkowy filmik. Zapowiadam wam, że przedstawię wam dzisiaj człowieka, którego tropiciele teorii spiskowych widzą właśnie na tym stanowisku, no, Lucyfera, tak? Antychrysta i jak to można tam inaczej nazwać. Serdecznie wam dziękuję. Bartosz mówił, dodatkowy filmik. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już jutro. Sobie mówi, że nie jest ani człowiekiem, ani gadem. Słuchajcie, ani człowiek, ani gad, czyli może coś pomiędzy, no może on jest jeszcze w ogóle reptalianinem. Tak może być, no to wynika z tychże no, jego wypowiedzi. Co można mu to... Zajmuje się również projektowaniem mody, tak? Ciuchy ma swoją linię ubrań Lost Explorer, tak to się nazywa, no i wystartował z tym swoim pomysłem w 2015 roku. I teraz zechcę wam przeczytać kilka jego tweetów, pokazać jeden, który będzie wstępem do dalszych informacji, takich myślę dosyć ciekawych. To co pisze ów Dawidek na swoim Twitterze. Już wam czytam. To jest naprawdę dziwne. Ja nie wiem co on bierze, ale musi coś tam w jego głowie, coś się dziać. Cytuję. Zagubienie nie jest przeznaczeniem, którego mamy unikać, ale przeznaczeniem, które mamy przyjąć. Tylko wtedy, gdy jesteś zgubiony, możesz przestać iść tą samą ścieżką i odkryć nową. No tak, czyli, że co, że fajnie jest się zgubić, bo można znaleźć, no nie wiem, no jak to interpretować. Kolejny tweet. Bierz narkotyki, zjedz swoją szkołę, nie jedz warzyw. Co autor miał na myśli? Tego podejrzewam, że językoznawcy jeszcze długo nie rozszyfrują. Psychiatra też może mieć problem.
Dalej. Wygląda na to, że to jest magiczna formuła. Widocznie się starzeję, gdyż kocham moje warzywa. Bożesz, ty mój. Tutaj on się bardzo, bardzo ekscytuje właśnie tym, o czym chciałem wam powiedzieć. To widzieliście również na miniaturce do tego filmu. 11.11. To jest ponoć określone fenomenem, zjawiskiem. 11.11. Tutaj zobaczcie, pojawia się takowe zdjęcie, no i zrzut z jego Twittera. Powiem wam, o co w tym wszystkim chodzi, w tej całej 11.11. Ponoć to jest tak, ponoć, ja nie wiem, bo to też znalazłem na takiej stronie w klimacie Czary Mary, znalazłem taką informację, bo chciałem doczytać, co to jest, że on tak, no te 11.11, o co to w ogóle chodzi. To jest, jak mówiłem, fenomen 11.11 połączony, uważajcie, z New Age. Z New Age. To jest, o co chodzi, no że ludzie, tacy specjalni, zaraz to o tym wam powiem, bardzo często dostrzegają, tak jak w tym zdjęciu widzicie, no dwie pary nóg wystające, on już widzi 11.11. Dostrzegają właśnie wszędzie te dwie liczby, tak, że nie wiem, na zegarek patrzę, o, akurat 11.11, gdzieś tam coś, nie wiem, cztery drzewa rosną obok siebie, tu też jest 11.11. Takich ludzi nazywa się lightworkers, tak, lightworkers, i to podobno jest albo świadomie, albo nieświadomie, oni są częścią jakiegoś wielkiego planu. To są ludzie, którzy mają jakieś tam... To nie jest tak, bo człowiek normalnie ma plany, coś tam chce zrobić, natomiast oni są już predestynowani, tak? Oni już, że tak powiem, w łonie matki, albo wcześniej skacząc, jak ja to mówię kolokwialnie, skacząc z jajka na jajko, ci ludzie już mają być tacy do wielkich celów, do wielkich celów, i on tutaj właśnie takowe no, symbole zauważa, że ta 11.11 to dla niego jest coś fajnego. Tutaj możemy przeczytać na tym twicie. Lex 11, or rather 11.11, if you see it, you see it. Czyli co? Nogi 11, lub raczej 11.11. Jeżeli to widzisz, to widzisz. No, on to dostrzega. Na tym zdjęciu właśnie widać te dwie pary nóg wystające z wody. On to właśnie 11.11 dostrzega. Taki no, czyli to może sugerować, bo taki no fenomen istnieje. No, jest tam gdzieś opisane. Oczywiście źródło wam dam do tego artykułu w opisie. No ale co tutaj dalej możemy sobie na temat... Na ten temat przeczytać. John Todd, on jest podobno byłym iluminatą, powiedział: kamień szczytowy będzie umieszczony na piramidzie, kiedy The Rothschild stanie się Mesjaszem lub Antychrystem. Demonicznym okiem w owym kamieniu szczytowym jest sam Lucyfer. No on tutaj już ewidentnie mówi, no, że Lucyfer ma mieć na nazwisko The Rothschild, tak? Czyli będzie co? Lucifer de Rothschild, tak? Czyli no, Lucian Czerwona Tarcza. O, tak można by było powiedzieć. Tutaj też ponoć w 72 roku opisuje: odkryliśmy człowieka, którego uważamy za syna Lucyfera. Wierzymy, że dzięki jego pracy i naszemu wsparciu może się on stać władcą tego świata, zatrzymać wszystkie wojny i przynieść w końcu pokój do tego ogarniętego wojnami świata. Tu są pewne nieścisłości, bo to jest cytat z 72. Dawid podobno urodził się w 78 roku. Także no tutaj tropią te serwisy internetowe. To jest tekst źródłowy, jest tekstem Henry'ego Makowa. Dam również linka. Witam wszystkich. Bartosz mówi, film Ekstra. Tak. Zapowiadałem już wczoraj, powtarzałem to dzisiaj w presji, przedstawię wam Antychrysta, który podobno ma się pojawić, tak? Już wiadomo, kim on jest. No to, że wiadomo, zaraz to wszystko zresztą wam ze szczegółami opowiem.
różnego rodzaju media, głównie te internetowe, tropiące, podobnie jak ja, te teorie spiskowe, zresztą no, z tych mediów właśnie też ja czerpię informacje, żeby móc Wam cokolwiek poopowiadać. I one, te właśnie media tropią i wpadły na ślad, że już jest człowiek, który być może jest przygotowywany do pełnienia, no tak nie wiem czy zaszczytnej, ale funkcji antychrysta. Tak, tą osobą ma być David Meyer de Rothschild. No Rothschild, czerwona tarcza. Tutaj zresztą, zobaczcie sobie, tutaj jest jego zdjęcie. On jest opisywany, znaczy określają go mianem plastikowego Jezusa. Tak on jest opisywany, no bo on tak się w ogóle stylizuje, no te długie włosy, broda i tak dalej, no niczym, no taki do Mesjasza mógłby być podobny. On jest członkiem rodziny Rothschildów. Bardzo, bardzo bogatej i jeszcze chyba bardziej wpływowej rodziny, tak? No na świecie, no to podobno oni, właśnie Rothschildowie, posiadają, zgromadzili w swoich skarbonkach, bankach, akcjach i tych wszystkich nieruchomościach 70% bogactwa światowego. Niezła sumka w sumie, znaczy nie wiem jakie jest te 100%, oni mają 70%, no, według tychże mediów. Ja o tym człowieku już wspominałem, o samym Dawidzie Meyerze de Rothschild. Ja o nim wspominałem w takim vlogu z tej sobotniej z serii Rody Illuminati, Wielkie Rody Illuminati. To był odcinek 12, przedostatni. I tam ja o nim wspominałem, że on tam przy ONZ-cie działa i tak dalej, i tak dalej. No on po prostu ma fioła na punkcie ekologii. To jest taki ekoświr. O, może tak delikatnie można by go określić. On sobie zbudował nawet taki katamaran, słuchajcie, to nie jakąś tam małą łódeczkę, długość 60 stóp, no to tam przeliczcie, ja to nie wiem, no 60 stóp to nie jest tak całkiem malutko. Ten katamaran jest wykonany z 12,5 tysiąca plastikowych butelek z odzysku. Tak, i właśnie przez to w 2010 roku określili go mianem plastikowego Jezusa. Tak, tak to jest. Zobaczcie sobie też ten katamaran na zdjęciu, tak on wygląda. Jak już mówiłem, no to jest taki ekoświr. Ekoświr, no bo on uważa, że to, co najbardziej szkodzi światu, ekologii, ptaszkom tym wszystkim i tak dalej, żyjątkom, to nie jest tam sam tylko przemysł i tak dalej, to jest po prostu człowiek. Człowiek jest największym szkodnikiem na Ziemi. Co więcej można o nim powiedzieć? No on sam o sobie mówi, no, że nie jest fanem człowieka i taki cytat za nim. Czy możecie sobie wyobrazić, jak wyglądał świat, zanim my, ludzie, przyszliśmy i pomieszaliśmy to wszystko? Tak, on mówi, no człowiek jest temu winien. Samo sobie.